Dzień dobry, to jest 9. odcinek podcastu Poza Nurtem, w którym rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak dzisiaj wzmacniać głos kobiet. Zaglądamy do bardzo różnych obszarów społecznych, a w marcu 2024 roku, wspominam ten rok, bo może jest albo będą wśród nas osoby, które będą nas słuchać w niedalekiej przyszłości, więc dla porządku historycznego dodaję, że mamy marzec 2024 roku i rozmawiamy o kobietach w polityce. Dlaczego? Ponieważ 7 kwietnia tego samego roku odbędą się w Polsce wybory samorządowe. A póki co sytuacja kobiet w Polsce wygląda tak, że nie mamy proporcjonalnej reprezentacji w rządzie i nie przekroczyłyśmy magicznej liczby 30% w rządzie, a na stanowiskach władzy wykonawczej jest kobiet skandalicznie mało. Nas to boli, my się z tym nie zgadzamy, dlatego o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o przyczynach i szukamy rozwiązań. Dlatego dzisiaj moją rozmówczynią, na którą bardzo długo czekałam i bardzo się cieszę, że wreszcie mamy tę rozmowę, jest Magdalena Tchórznicka, prezeska Fundacji Szkoły Liderów imienia Zbigniewa Pylczyńskiego. Dzień dobry, Magdo. Cześć, dzień dobry. Witaj. Ja też się bardzo cieszę i długo czekałam i to jest wspaniałe, że możemy się spotkać. Magdo, ty dzisiaj jesteś prezeską fundacji, ale prawie 15 lat nieprzerwanie jesteś związana ze szkołą, z fundacją i masz też w sobie taki kawałek, że dzielisz się doświadczeniem i swoim trenerskim z ludźmi w takich umiejętnościach społecznych. Uczysz ich komunikacji, wystąpień publicznych, wspierasz w takim budowaniu przywództwa opartego na wartościach, czyli jak budować, jak współtworzyć takie wspólnoty, które oparte są na wspieraniu, budowaniu i dialogu. Dzielisz się tym doświadczeniem, ale nie wiem, czy pamiętasz, kiedy my się poznałyśmy i w jakiej organizacji. No oczywiście, w Kosmosie dla Dziewczynek. Otóż to. I tak sobie dzisiaj o tym pomyślałam przed naszą rozmową, jeszcze myśląc o niej, że od dziewczynek, a dzisiaj będziemy rozmawiać o polityczkach. I jak to jest, Magda, że prawie całe nasze życie zawodowe krążymy wokół wzmacniania dziewczynek, kobiet i ciągle tyle pracy przed nami. Dzisiaj też o tym porozmawiamy, bo jakoś czuję, że edukacja polityczna, czyli ta edukacja dziewczynek i chłopców, też ma swój udział w tym, że ta reprezentacja kobiet poniżej 30% w rządzie jest taka, jaka jest. To tak tytułem wstępu. Magdo, chciałam cię zapytać na początku, jak ty się czujesz w roli prezeski w tej fundacji? O rany, od razu trudne pytanie. Od razu trudne pytanie, a Kasia mi obiecała, że będą łatwe pytania. Jak się czuję? No, na pewno sytuacja wygląda tak, że właśnie mija pół roku, dlatego że Fundacja Szkoła Liderów imienia Zbigniewa Pełczyńskiego to jest taka instytucja, organizacja, która działa od 1994 roku, czyli w tym roku 30 lat kończymy. I pół roku temu dokonała się zmiana, to znaczy osoby, które do tej pory ją prowadziły, czyli Przemek Radwan-Rolenszew i Katarzyna Czajka-Chełmińska, no zdecydowali się zejść z funkcji no prawie po tych 25-30 latach i przekazać nam pałeczkę. Mówię nam, bo jak myślę, jak mi się prowadzi tą organizację, to mi się prowadzi dobrze, dlatego że robię to z Agnieszką Muras i Agnieszką Szalongowską. Robimy to w fantastycznym trio kobiet, dziewczyn, które naprawdę wierzą, że to, co robimy, ma sens, że to jest potrzebne. A też myślę sobie, że te pół roku to jest też taki moment, kiedy wiesz, już zaczynasz coś robić, zaczynasz działać,
kiedy już widzisz pierwsze efekty, ale też widzisz pierwsze trudności, nie? Czy nawet nie pierwsze. I myślę sobie, że w ogóle przejmowanie odpowiedzialności, branie organizacji, jakby przekładając też na kobiety, o których będziemy rozmawiać, biorąc odpowiedzialność, nie wiem, czy kandydując, czy idąc na funkcję. Oczywiście z jednej strony pewnie jest związane z takim osiągnięciem i być może byciem w miejscu, gdzie masz wpływ, no ale za tym idą zadania i za tym idą konkretne rzeczy i my na pewno razem z dziewczynami po prostu w tym działaniu w tej chwili jesteśmy. Widzimy ogrom wyzwań, które stoją przed nami jako przed nowym zarządem, ale też widzimy ogrom siły i mocy absolwenckiej, którą mamy wokół siebie. Więc chyba taka odpowiedź na początek. Jak się czuję dobrze, ale z wyzwaniami. Mhm. Ale ty chyba lubisz wyzwania, prawda? Więc to też jest, myślę, że taki obszar rozmów, jak wspieracie liderki i liderów podczas waszych licznych programów, bo ja nawet miałam tak w rozpędzie, chciałam was przedstawić, was czy organizację, którą prowadzisz, jako szkołę liderów politycznych, a potem się złapałam, że to jest jeden po prostu program. I chociaż bardzo, bardzo dobrze znamy. Ale nie. Wasze obszary to jest polityka, to są liderzy i liderki w obszarach społecznych. I Magdo, chciałam cię zapytać o jeden z ostatnich waszych programów, stworzony właśnie na potrzebę kwietnia i ważnej dla nas wszystkich daty, czyli 7 kwietnia wyborów samorządowych w Polsce, czyli kobiety w samorządach. Wspieracie kobiety, które zdecydowały się kandydować w tym roku. Chciałam cię zapytać o wyzwania, które przyniosły do szkoły, do tego programu, z którymi się mierzą na co dzień. Czy łatwo jest w Polsce kandydować kobietom? Tak, faktycznie. My w tej chwili w Szkole Liderów prowadzimy dwa programy skierowane do kobiet, które zdecydowały się kandydować w wyborach samorządowych. Obydwa programy kobiety do samorządu, jeden program wspierający 100 kobiet, które robimy razem z Fundacją Batorego i drugi program, w którym pracujemy ze 150 dziewczynami, no to jest program, który jakby robimy dzięki Fundacji MagoVox. To są programy, czyli jakby 250 dziewczyn, nie? W tej chwili jest z nami na pokładzie i jest na tym pokładzie z nami od tak naprawdę 3-4 miesięcy. To jest taki pomysł, żeby z jednej strony po pierwsze zebrać te dziewczyny i pokazać sobie nawzajem, że jest nas dużo, że naprawdę chcemy, że mamy potrzebę wpływu, i że jesteśmy gotowe na to, żeby pełnić władzę w tym kraju. A z drugiej strony to jest też taki program, który daje wiedzę, bo jakby wiemy, że oczywiście z jednej strony trzeba mieć siłę, determinację, chęć do tego, żeby robić różne rzeczy, ale drugim ważnym aspektem jest jednak wiedza i umiejętności do tego, jak tą władzę zdobyć. Jakby kampania wyborcza to jest takim momentem, kiedy ja muszę pokazać i powiem być może dosyć brzydko, jakby sprzedać siebie, udowodnić, że ja jestem gotowa, jestem dobra do tego, żeby pełnić swoją funkcję i jak już dostanę ten mandat, to wtedy, jakby my mówimy wprost dziewczynom, możecie wtedy pokazywać wszystko to, co macie w sobie, bo my wiemy, że macie tą wiedzę i te umiejętności, ale teraz musimy razem jakby dobrze to opakować, żeby wyborczynie i wyborcy wam zaufali i nawet zagłosowali. Wybory są aktem po prostu zagłosowania, nie? Postawienia tego krzyżyka i powiedzenia tak, to jest ta osoba. I to są takie programy, gdzie z jednej strony my dajemy dziewczynom właśnie webinaria, spotkania, szkolenia, wystąpień publicznych, tworzenia, nie wiem, już tak ulotek, programów, przekładania programów na konkretne postulaty,
negocjowania, pracy takiej kampanijnej, jak z jednej strony dobrze prowadzić Facebooka czy jakieś inne portale, a z drugiej strony jak zapukać do tych mieszkańców i ich w minutę przekonać do tego, że warto na mnie zagłosować. Ale z drugiej strony w ramach tych programów mamy mentoringi, albo indywidualne, jeden na jeden, albo grupowe. I to jest ten moment, kiedy te 250 dziewczyn ma możliwość spotkania się z mentorką i po prostu też porozmawiania. Jakby mamy do czynienia z żywymi kobietami, które mają swoje wyzwania, swoje jakby lęki, swoje poczucie, że być może nie jestem jeszcze wystarczająco dobra i powinnam nad różnymi rzeczami popracować. Więc mentoringi są takim momentem, kiedy faktycznie mogą się przyjrzeć temu, gdzie jestem, kim jestem, czego mi brakuje, co w tej chwili jest być może takim najważniejszym działaniem, taką walką do przesunięcia, żeby uzyskać efekt. Mhm. Bo to jest ogrom pracy. Wspominasz od mediów społecznościowych po zapukanie do drzwi, prawda? A oczywiście między jest jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. A w wyborach samorządowych, popraw mnie Magda, ale bo to jest moja intuicja, jednak ta praca jest bardzo samodzielna, znacznie bardziej samodzielna niż w wyborach parlamentarnych. Mam tylko taką intuicję, bo chciałabym też posłuchać właśnie o wyzwaniach kobiet. I druga rzecz, którą wysłuchuję tu i która wydaje mi się niezmiernie ważna, to właśnie ta wspólnota. Jeśli 250 osób, kobiet spotka się w jednym programie i usłyszy, że mierzą się z podobnymi problemami, to to jest zupełnie inny początek, prawda? Mierzenia się z tymi wyzwaniami, ale też zobaczenia siebie w innym świetle, że to nie tylko ja mierzę się z takimi problemami. Tak, to odpowiadając na to pierwsze twoje pytanie, że kampania samorządowa jest być może bardziej samodzielna niż parlamentarna. Pytanie, czy chodzi ci o to, że samodzielna w takim sensie przeprowadzenia kampanii? Że... Tak, tak. Chodzi mi o ten moment, w którym na przykład teraz jest ten miesiąc do wyborów, że to jest dużo samodzielnej pracy. Znaczy, na pewno i jedne, i drugie wybory są wyborami, w których kandydatka na pewno musi być zaangażowana, ale my, tak jakby wiesz, samodzielnie, że być tam. Natomiast i w wyborach parlamentarnych, do których też przygotowywałyśmy nasze absolwentki, i teraz jakby mówimy bardzo jasno, że jeżeli chcesz wygrać, to musisz to zrobić z ludźmi. Jakby to nie jest czas na samotną wilczycę i tam codziennie rozdającą ulotki. Jakby rozdawaj ulotki, ale poza tobą jeszcze potrzebujesz 20, 30 iluś osób, które będą robiły to razem z tobą, bo w tej chwili chodzi o to, żeby jakby zwiększać tą ilość. I my wiemy, że i widzimy to, i też my o takim przywództwie też w Szkole Liderów mówimy, jakby przywództwo dla nas jest związane z angażowaniem innych do działania. Jakby mam chęć zmiany, mam wpływ i angażuję innych. Dla mnie kampania trochę jest takim momentem, kiedy zapraszam ludzi do swojego sztabu, potrafię go zorganizować, potrafię mieć osobę, która może być, która powie mi, hej, to jest dobry krok, a to być może zrobiłabym inaczej, i wspólnie razem działanie. My mamy w Polsce takie przykłady, patrząc na wybory parlamentarne, gdzie kobiety robiły ogromny przeskok, w sensie Jola Niezgodka, obecna posłanka, absolwentka Szkoły Liderów, kandydowała z Wrocławia bodajże z 11 miejsca, przeskoczyła ileś osób, w tym, jakby mówiąc wprost, mężczyzn. Jakby chyba nikt się nie spodziewał, że Jola znajdzie się raptem w Sejmie. Jak pytamy się jej, co było twoim sukcesem, co sprawiło, że to się udało? No jasno mówi. Po pierwsze, spędzam codziennie, dzień w dzień, czas kampanii na ulicy, a poza tym miałam 100 osób w sztabie. I to moim zdaniem też jest pierwszy punkt dla w ogóle dla kandydatek, też o tym mówimy. Jeśli
jakby nie masz sztabu i nie potrafisz przekonać ludzi do tego, że jesteś dobrą kandydatką, żeby ci pomogli działać, to być może trochę trudno będzie, wiesz, przekonać Przekonać jeszcze jeszcze innych. Kolejnych, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc my, jakby oczywiście to jest związane z samodzielnością takim, że musisz się w pełni zaangażować w kampanię, być w niej, odwiedzić tych ludzi, uścisnąć te ręce, zebrać te podpisy, uśmiechać się i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony potrzebujesz ludzi, którzy z tobą to zrobią. To oczywiście też jest pytanie, na jaką funkcję idziesz, nie? No bo jeżeli mamy kandydatki, które startują do władzy wykonawczej na prezydentki, burmistrzynie, wójciny, no to tam jest jeszcze cały ten wątek związany z tym, że jedno to jakby zostać prezydentką, ale drugie zadanie, które przed nią stoi, no to zebrać, znaczy jakby pomóc, czy wspólnie z zespołem, który idzie do Rady Miasta, po prostu spróbować wziąć tam trochę więcej niż tylko i wyłącznie bycie prezydentką. Nie? Więc bardzo często jednak dziewczyny, które idą na funkcje wykonawcze, jeszcze mają te zespoły do rad miasta czy rady gminy. A odpowiadając na twoje drugie pytanie o tą potrzebę spotkania i wspólnoty, ja myślę sobie, że i dla kobiet, i dla mężczyzn to jest istotne i my to widzimy w naszych programach. To znaczy, że spotykanie się z innymi ludźmi daje jakby możliwość wyjścia ze swojej bańki. Natomiast nie będę bała się powiedzieć, że być może dla kobiet to ma dużo większe znaczenie. To znaczy, że poza, bo jakby pamiętajmy, że jak my się spotykamy na tych szkoleniach, to oczywiście jedną rzeczą jest to, co merytorycznie się tam dostaje. Ale drugim ważnym aspektem jest wszystko to, co się dzieje później. Nie? Czyli, że wieczorem możemy usiąść, pogadać, zobaczyć, że mamy te same problemy, że tak samo nas hejtują, że tak samo czuję się być może niewystarczającą dobrą teraz matką, kucharką, pracownicą, coś tam, no bo przecież tego wszystkiego jest tyle i to jest moment na to, żeby pogadać i zobaczyć, że mam trochę tak samo jak inne i to jest okej. Kobiety na tych spotkaniach naszych, na tych naszych programach są dla siebie naprawdę bardzo wzmacniające. Zważywszy, że jakby ta relacja między nimi nie kończy się, jak wyjeżdżają, nie wiem, z trzydniowego spotkania, szkolenia, nie? Nasze kobiety do samorządu stworzyły grupę na Messengerze, która jest najbardziej gorącym czatem w moim telefonie. To jest niesamowite, że wiesz, że one konsultują ze sobą naprawdę mnóstwo tematów. Z jednej strony program, czy tak, czy inaczej. Większość ulotek nie pokazała się światu dziennemu, zanim nie pokazała się w tej grupie i czy to zdjęcie, czy jakieś inne. To jest nam potrzebne, nie? Żeby mieć jednak wokół siebie ludzi, którzy mają podobne wyzwanie i jakieś takie poczucie, że nie jestem, że po prostu nie jestem w tym sama. Bardzo ważne. A taki aspekt waszych programów, który jest dla mnie osobiście bardzo ważny, jakiś taki kluczowy i widzę w nim przyszłość tego świata, to jest to, że tam spotykają się kobiety z różnych ugrupowań społecznych. W programie Liderzy i Liderki Polityczne przyjmujecie osoby z każdej strony rządu. Tak. I tak samo rozumiem, w każdym waszym programie ta zasada obowiązuje, więc to budowanie porozumienia jest chyba kluczowe w społeczeństwie, które jest tak niesamowicie spolaryzowane i obserwujemy to od lat. Z nadzieją patrzymy na najbliższe lata, a może i przyszłość właśnie, kiedy absolwenci i absolwentki waszych programów ruszą do polityki. Tak, tak. Od samego początku, od tego 94 roku, kiedy profesor Pełczyński, jakby Polak, który część swojego życia spędził w Oksfordzie, on był już na emeryturze, on był po 60, kiedy
w Oksfordzie stwierdził, że naprawdę potrzebne jest w Polsce takie miejsce, gdzie będziemy zapraszać ludzi z różnych stron i poglądów politycznych, ale i też jakby z różnych miejscowości do tego, żeby oni się spotkali, jakby zobaczyli, co ich łączy i że być może ta wyświechtana dzisiaj, być może wspólnota jest naprawdę, naprawdę możliwa. I nam od 30 lat w Szkole Liderów towarzyszy ta myśl, że warto łączyć ze sobą różnorodność i pokazywać, że bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, jakie jesteśmy płci, jakie mamy wartości i jakie w związku z tym wynikają z tego poglądy, z jakiej jesteśmy miejscowości, bez względu na to, z jakiej jesteśmy miejscowości, by warto się spotkać i rozmawiać. I warto uczyć się też od tych, którzy mają trochę inaczej. Bo myślę sobie, że bardzo łatwo jest pójść do grupy, która ma tak samo jak ja, jest z tej samej, wiesz, jakby bańki światopoglądowej, jakby opowiadać różne rzeczy. No bo wiadomo jest, że oni się z tą zgadzają. Ale co innego jest, tak, kiedy muszę spotkać się i skonfrontować się z kimś, kto myśli inaczej. My też jesteśmy w pełni przekonani, że to różnorodność daje lepsze przywództwo. Znaczy, że im więcej osób włączysz, im bardziej to przywództwo będzie włączające, różnorodne, tym prawdopodobnie, a nawet na pewno podejmiesz lepsze decyzje, bo masz lepszy ogląd rzeczywistości. I dokładnie o to samo chodzi nam w przywództwie też takim politycznym, samorządowym, teraz w tych programach dla kobiet. My nie mówimy w czasie naszych programów, że teraz przywództwo ma być tylko w rękach kobiet. My mówimy, że to, że i polityka, i samorząd jakby potrzebują tej różnorodności też płci po to, żeby zobaczyć też, jakie tematy są ważne, żeby być może wprowadzić trochę inny sposób, nie wiem, rozmawiania czy wprowadzania tych tematów. Więc jakby dla mnie, też jako dla prezeski tej Fundacji Szkoła Liderów, naprawdę ważne jest to, że naszą myślą nie jest jakby wyrzucenie teraz mężczyzn z przestrzeni publicznej. My chcemy się tam z wami spotkać. Jakby chcemy z wami współzarządzać i dzięki temu podejmować lepsze decyzje, czy w samorządach, czy na poziomie krajowym. I to jest oczywiście trudne, bo jakby wiemy, Kasia, że to oznacza, że po prostu trochę trzeba się przesunąć, nie? I że trzeba zrobić tam miejsce. I to jest pytanie, jak się przesunąć, kto ma się przesunąć, którzy z nich mają się przesunąć, nie? Ja myślę sobie, że ten temat w ogóle kobiet w życiu publicznym jest trochę tematem też o moich obawach, jakby myślę sobie w kontekście mężczyzn, nie? O pewnych obawach, że już nie będzie tam być może dla nas wszystkich miejsca. Niektórzy z nas będą musieli opuścić te szeregi. Więc dlatego wydaje mi się, że warto tej różnorodności też tej wspólnocie jakby próbować o tym rozmawiać, bo to jest z jednej strony jakby wpuszczenie kobiet, które mówią, my chcemy mieć wpływ i usłyszenie w jakiś sposób mężczyzn, którzy mówią, mam jakieś obawy, nie, przed tym, że mnie już tam nie będzie. I jakby ja nie chcę wartościować teraz, wiesz, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Ja na pewno potrzebuję, żeby było więcej kobiet, bo chciałabym po prostu lepszych decyzji, nie? Czy jakościowo być może lepszych decyzji. A być może one będą takie same, ale przynajmniej będę miała poczucie, że ta druga strona też mogła się po prostu wypowiedzieć. Bo chodzi o tą reprezentację, prawda? To znaczy proporcjonalną reprezentację grup społecznych. Tak, to jest także o mężczyznach, ale to jest też po prostu o tym, że świat musi się zmienić w różnych obszarach, bo mężczyźni po prostu współtworzą z nami tak społeczeństwo i no nie mogą reprezentować kobiet. Tak, i też kobiety nie mogą reprezentować mężczyzn. Kobiety muszą mieć swoją reprezentację.
Tak, i też właśnie jakby kobiety nie będą reprezentować mężczyzn. My dzisiaj mamy już takie sytuacje w niektórych miejscowościach, że nasi absolwenci mówią: słuchaj, kandyduję na burmistrza, muszę mieć 35%, i do tej pory, jak myśleliśmy o listach wyborczych 35%, to że muszę mieć 35% kobiet. On mówi: ej, ja mam same kobiety prawie na liście. Potrzebuję zdobyć mężczyzn, potrzebuję tych 35%. I to jest bardzo ciekawe, nie? Że my dzisiaj ciągle myślimy o kobietach, ale być może my rozmawiamy właśnie o tym, żeby obie strony miały prawo, tą równą reprezentację do tego miejsca. I to prawo. Wiesz, my teraz robimy 32. Szkołę Liderek i Liderów Politycznych. I mówiąc wprost, jakby do zeszłego roku zawsze na szkołach było więcej mężczyzn. Wręcz do takiej 22., 23. szkoły to było tak, że kobiet na szkole politycznej to była podobna reprezentacja jak w Sejmie, nie? Czyli tam niecałe, czyli około 30%. Mimo że my wkładałyśmy ogromną pracę, czy wkładaliśmy wtedy ogromną pracę w to, żeby dziewczyny czy kobiety się zgłaszały, żeby jakby wybierać i tak dalej, to był jakiś taki pad, że nie bardzo tam były, nie? A my w zeszłym roku mieliśmy równą liczbę kobiet i mężczyzn na 31. No i słuchaj, w tym roku na 32. szkole przyjmujemy 36 osób i mamy więcej kobiet. I to najlepsze, jak dobieraliśmy ostatecznie grupę, no bo nam też bardzo zależy na tym, żeby ona była bardzo różnorodna. Więc czasem jest tak, że na przykład jak ktoś zgłasza się, jest dużo zgłoszeń na przykład z danej partii politycznej, to mimo że, nie wiem, zgłasza się 7 osób i wszystkie 7 są super, no to oni są swoją wewnętrzną konkurencją i z tego grona jakby wybieramy tylko 3, nie? No i w tym roku my byliśmy w sytuacji takiej, kiedy w pierwszej bazowej liście mamy większość kobiet i mówimy: okej, teraz musimy popatrzeć na mężczyzn, znaczy chcemy to wyrównać, nie? Chcemy jakby zadbać o to, żeby na szkole była podobna liczba kobiet i podobna liczba mężczyzn. Serio, jestem w szkole od 15 lat, to się zdarzyło po raz pierwszy. Idzie zmiana, jest jakiś ruch, naprawdę jak to zobaczyłam, natychmiast zadzwoniłam do jednej z naszych absolwentek, mówiąc: Anka, to się dzieje, to idzie. Więc idziemy, aczkolwiek oczywiście jakby patrząc na to, co się wydarzyło w wyborach parlamentarnych, ogromny zasób kobiet, ogromna praca, więcej kobiet poszło do urn wyborczych, dużo mówienia przez wszystkie partie polityczne, jak bardzo kobiety są ważne, istotne i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie my mamy w parlamencie tylko 5 kobiet więcej, nie? niż mieliśmy w poprzedniej kadencji. No, my i teraz chciałam się zatrzymać, Magda. Tak, dlaczego tak jest? Mówisz tak arcyciekawe rzeczy, że po prostu wsłuchuję się w nie, ale chciałam się zatrzymać dokładnie przy tej myśli, którą przed chwilą miałaś, czyli dlaczego mimo ogromu kampanii przede wszystkim profrekwencyjnych jesienią przed wyborami parlamentarnymi i walki o głos kobiet, czyli kobiety poszły, to wiemy, głosowały, frekwencja była wysoka. Na listach, wszystkich listach łącznie było 42 z niewielkim ogonkiem procent kobiet. No ale dlaczego nadal jest tak, że jest ich tak mało? Co się takiego nie dzieje nadal, że ta reprezentacja nie jest proporcjonalna? Tak. Powodów wydaje mi się, że jest wiele. Ostatecznym mianownikiem myślę sobie, że jest pewnie kwestia edukacji, to znaczy po pierwsze faktycznie do wyborów poszło bardzo, znaczy ta frekwencja była zaskakująca w całej Polsce.
Natomiast wydaje mi się, że jakby jest jakaś taka trudność, jak się głosuje i na kogo się głosuje. Jednak zgadzam się i oczywiście można to policzyć, że kobiety były na, tam stanowiły 42% wszystkich list. Do zobaczenia jest i obejrzenia, i już jakby mamy to obejrzane, jak te kobiety były na tych listach ustawione. Tak. Kto był jedynkami i gdzie kobiety były jedynkami. Bo bardzo często kobiety były jedynkami też w regionach, w okręgach, gdzie na przykład nie bierzemy, nie wiem, Koalicja Obywatelska nie bierze aż tylu mandatów, nie? Więc a w okręgach, gdzie jednak tych mandatów jest trochę więcej, najczęściej otwierali je mężczyźni. Więc, a inną kwestią jest to, że jakby dużo osób do dzisiaj nie wie, jak zagłosować. To znaczy, jakby wiedzą, że muszą wybrać listę, ale wyobrażają sobie, że muszą zagłosować na tą osobę, która jest pierwsza. Nie? No więc jeżeli, a jak jest? To rozbijmy ten mit, no. Magda. Mamy głos, mamy okazję, to przeprowadź nas w takich kilku punktach, co ma znaczenie, a co jest mitem takim, z którym ciągle się mierzycie, też jako fundacja, właśnie w wyborach różnych i parlamentarnych, i samorządowych. Tak, na pewno to są jakby to są dwie rzeczy. Po pierwsze, że oczywiście głosujemy, decydujemy się głosować na jakąś opcję polityczną, na jakąś listę, bo ważne jest, żeby ta lista miała dużo głosów, bo od ilości głosów, które dostanie ta lista, wynika, ile osób wejdzie, nie? Bo to może być czasem jeden mandat, ale czasem sześć, i to zależy od tego, ile dostaliśmy głosów na daną listę, ale inną rzeczą jest to, że to nie wchodzą ludzie po kolei, jak są na tej liście, tylko wchodzą ludzie, którzy dostali odpowiednio dużą liczbę głosów. Więc tak jak już mówiąc o tej Joli Niezgodkiej, która była 11. Tak, też o niej pomyślałam. 11 miejsce na liście. Dokładnie tak, ale wiesz, my teraz na szkole politycznej na 32 edycji mamy posła ze Szczecina, który dostał bodajże 25 miejsce. Myślę, że on sam się nie spodziewał, że przeskoczy, nie? A dostał tyle głosów, jest też radnym, był radnym w Szczecinie, dostał tyle głosów, że przeskoczył. Więc z jednej strony to jest oczywiście lista, na którą oddajemy głos, no bo oni zbierają do jednego worka, żeby mieć tam dużo i w związku z tym jakby móc dużo rozdzielić między sobą. Ale druga rzecz jest to, kto ma ile głosów. Więc możesz być 11 na liście w wyborach parlamentarnych i mieć na tyle dużo głosów, że omijasz tych, którzy byli przed tobą. I to jest pewna trudność, która sprawia, że ludzie wolą zagłosować na tą pierwszą osobę z listy, no bo wtedy myślą, że okej, to jest partia, jest ta osoba, jakby wchodzi. I to jest jeden aspekt, to znaczy, że ludzie nie wiedzą, jak głosować. Odpowiadając też trochę na twoje pytanie, no jakby popatrzmy dzisiaj na liderów partii. To wszystko to są mężczyźni. Jakby cały czas słynne zdjęcie z wyborów po wyborach parlamentarnych, które też jest przypięte do tego raportu, który wydał Instytut Spraw Publicznych do pobrania ze strony zupełnie na darmo. Bardzo ciekawa lektura, zwłaszcza przed wyborami samorządowymi. Tak, dużo mówiliśmy o kobietach w wyborach, walczyliśmy o ich głos, a potem zrobiliśmy sobie zdjęcie. Tak. No więc właśnie, sami mężczyźni. My mamy też taką absolwentkę w Poznaniu, która kandydowała w wyborach parlamentarnych i sprawdziła też, jak rozkładały się głosy. I kobiety, ja nie pamiętam danych, więc nie. Natomiast kobiety dostały naprawdę mały procent głosów, wszystkich oddanych głosów. To oznacza też, że kobiety, jest taka myśl, nie, żeby kobiety głosowały na kobiety, natomiast jakby w Poznaniu Dominika jasno policzyła, że wcale tak nie jest, znaczy, że kobiety nie głosują na kobiety. To może być znowu jakby wynikiem tego, że nie do końca wszyscy rozumiemy, jak działa głosowanie, że myślę, że powinnam zagłosować na jedynkę,
Faktycznie jedynka w Poznaniu z koalicji tak. dostała tyle głosów, że jakby rozbiła bank praktycznie w całej Polsce, nie? Czyli Adam Szłapka. Dwie myśli znowu, czyli edukacja, o której zaczęłaś mówić, bo to jest temat, który wypływa przy wielu rozmowach, jak zastanawiamy się nad tym, jak młodzi ludzie głosują i czy w ogóle głosują. I wszystkie te rozmowy, w których ja brałam udział, którym się przyglądam, które słucham, jest taka, że nam się dużo rzeczy wydaje, a rzeczywistość jest zupełnie inna. To znaczy te założenia, które mamy, że wszyscy wiemy, jak głosować, nie są słuszne, nie pokrywają się z rzeczywistością, bo okazuje się, że ogromny procent młodych ludzi nie ma pojęcia, jak głosować. Czyli coś, co wydaje się jakoś nam oczywiste, wcale takie nie jest. Jak jest z tą edukacją obywatelską, Magda? Ja bym wręcz, Kasia, powiedziała, że to nie dotyczy tylko młodych ludzi. Wiesz, że być może łatwo jest nam mówić, że młodzi nie wiedzą. Być może nie wiedzą, ale gro dorosłych kobiet, mężczyzn w naszym wieku i starszych również tego nie wie. I znowu mamy taką opowieść absolwentki w wyborach parlamentarnych, która chodziła po mieście i namawiała do tego, żeby na nią zagłosować. Spędziła kilka minut na rozmowie z bardzo miłą, pewnie trochę starszą panią, która mówi: wspaniale, ja już wiem, co zrobię, zagłosuję na panią. To już jest pani trzecią osobą, na którą wiem, że zagłosuję. Nie? No bo jakby pani sobie chyba miała takie wyobrażenie, że na każdej liście musi znaleźć sobie po prostu kogoś, nie? I to są oczywiście zaniechania edukacyjne. Tak, oczywiście. I od lat wszyscy mówimy, że trzeba to zmienić, a nadal jest jak jest. I historia Polski kończy się na 44, czyli na końcu II wojny światowej. Mhm. Czy wy w fundacji Szkoły Liderów macie jakieś pomysły czy chociażby refleksje po wysłuchaniu tylu osób, które przychodzi do waszych programów, uczestniczy, przecież to są doświadczeni często politycy już działający. Jak to zmieniać? Jak edukować? Kiedy zaczynać edukację? Jak to wprowadzać? Jakie mamy narzędzia? Co możemy zrobić? Czy my na pewno w fundacji, wiesz, nie zajmujemy się taką edukacją w szkołach, nie? My faktycznie robimy programy liderskie, które przyciągają ludzi, którzy są już w jakiejś pozycji wpływu. Jakby dajemy im kolejne narzędzia, żeby to, co robili lepiej. Oczywiście to są ludzie jakby z różnych branż, no bo ja dużo tutaj mówię o tym programie, który ja gdzieś prowadzę razem z Adamem Augustem Michalikiem, czyli o Szkole Liderek i Liderów Politycznych. Natomiast my mamy, wiesz, program Liderzy PAP, który jest skierowany do lokalnych liderek i liderów. Tam jest bardzo dużo dyrektorów bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych. My mamy też takie dużo programów młodzieżowych, gdzie jakby zapraszamy właśnie tych młodych w wieku powiedzmy 15-20 parę i znowu liderek, liderów, więc my jakby odpowiadając na twoje pytanie, to jakby robimy, my cały czas pracujemy z liderkami i liderami z różnych miejscowości, w różnym wieku, po to, żeby oni to swoje przywództwo i te zmiany wprowadzali. Że jeżeli mamy dyrektorów szkół czy bibliotek, to jakby pokazujemy, że być może to jest ważny punkt i że powinno się o tym dyskutować. Wiesz, z naszej perspektywy, chociażby programu politycznego, to jest kwestia również edukacji, ale edukacji politycznej. Nie? My mamy takie też przeświadczenie, że
by chcemy mieć w Polsce dobrej klasy polityków. Różnie oczywiście rozumiany, my też bardzo szeroko rozumiemy politykę, nie tylko jako poseł, posłanka w ławach sejmowych, ale politykę rozumianą tak bardzo szeroko na poziomie po prostu dokonywania jakichś zmian, które oczywiście jakby potrzebują później legislacji itd., itd. Bo zawód polityka jest w Polsce najniżej oceniany. Jakby nie mamy zaufania do polityków i polityczek, jakby chcemy, żeby mieli wiedzę, byli przygotowani, wiedzieli, jak to zrobić. Wskaż mi, Kasia, miejsce w Polsce, gdzie to się robi. Jakby skąd oni to mają? Znaczy, jakby nie ma zajęć w szkole, kółka dodatkowego, przyszła polityczka i teraz tutaj naucz się różnych rzeczy. To jest ogromne wyzwanie ludzi, którzy wygrywają w wyborach. Tych kobiet teraz, te 250 dziewczyn, które wygra, część z nich stara się o reelekcję, więc już przeszła pole bitwy i wie, jak to robić. Ale większość z tych dziewczyn prawdopodobnie pierwszy raz będzie miała do czynienia z budżetem gminy. Pierwszy raz będzie musiała napisać jakąś uchwałę. Pierwszy raz będzie musiała się zdecydować, do jakiej komisji idzie. I jak to zrobić, żeby jako kobieta nie trafić tylko do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, ale być może właśnie Gospodarki Przestrzennej albo Budżetowej. Nie? Tak. I jakby w Polsce nie ma miejsc, tak samo jest z posłami i posłankami. Partie polityczne mają pieniądze na funduszu eksperckim, pojedyncze działania. Nie? Jakby widzimy, ok, mamy Kampus Polska i młodzie się spotykają. Czy jakby to oczywiście ma to jakiś efekt pewnie polityczny, edukacji politycznej, moim zdaniem trochę bardziej tożsamościowy. Gdzie ci posłowie i posłanki się uczą tego, jak mają to zrobić? No to jest jakieś pole, no, bitwy, gdzie musisz przetrwać pierwsze 2 miesiące. Podobno w Sejmie ci nowi robią bardzo dużo kroków, słuchaj, bo po prostu cały czas biegają i szukają. Mhm. Jak studenci pierwszych lat różnych szkół wyższych też próbują się czegoś dowiedzieć, tak. jak to tutaj się żyje. Bardzo ciekawy wątek, który mnie osobiście zawraca do edukacji obywatelskiej, która powinna być wprowadzona jak najwcześniej. Odsyłam oczywiście do naszej poprzedniej rozmowy w temacie kobiet w polityce z Anią Jurek, która mówi wprost, że po prostu od pierwszej klasy rozmawiamy z dziećmi o polityce, bo podobnie jak ty, Ania, która jest współtwórczynią programu Dziewczyny do Polityki, widzi politykę bardzo szeroko. To nie jest, ona się zaczyna znacznie, znacznie wcześniej niż nam się wydaje. Tam, gdzie jest wspólnota, tam jest pewna polityka, bo jest to po prostu zadbanie o ludzi w tej wspólnocie. A to się nie dzieje w polskich szkołach i obie to wiemy. I teraz co, jakby kto też tą edukację ma prowadzić obywatelską? Mamy lekcje WOS-u i 18-latków, którzy nie wiedzą, jak zagłosować. Jeszcze jak rodzice głosują, to towarzyszą im i to jest prostsze. Ale nie wszyscy głosują. Tak, jak najbardziej tak. Znaczy ja się w pełni zgadzam z tym, co mówisz, z tym, co mówi Ania i to, co robią dziewczyny do polityki. Znaczy, edukacja jest kluczowa. We wszystkich aspektach życia, nie? I tego, jak będziemy głosować, i tego, jak będziemy ostatecznie pisać i liczyć te budżety. No, tak, jakby edukacja jest podstawą. Czyli to jest kolejna rzecz, nad którą trzeba się pochylić i o to zawalczyć. Magda, chciałabym trochę wrócić do pytania, a może otworzyć nowy wątek, czyli do kandydujących kobiet. O ich wyzwania, bo mam poczucie, że może nie wybrzmiało, ale chciałam dodać nowe pytanie dla ciebie. Jak wspierać kobiety, które kandydują do wyborów samorządowych? Jak im pomagać? Co można zrobić na etapie kampanii politycznej, żeby wzmacniać kobiety kandydujące?
Po pierwsze, myślę sobie, że warto im powiedzieć, że dobrze, że to robisz. I że widzę, że twoja decyzja o kandydowaniu być może jest związana z jakąś odwagą, bo naprawdę wydaje mi się, że dużo kandydujących kobiet jakby decyduje się na to i chce to robić, i naprawdę chce mieć wpływ, natomiast ma też dużo wątpliwości, nie? Bo to jest też taki moment, kiedy muszę połączyć różne wątki w moim życiu, więc jeżeli, tak sobie myślę, nie masz czasu wspierać kandydatki na takim poziomie, nie wiem, rozdawania ulotek, jakiegoś pomagania w sztabie czy cokolwiek innego, to daj jej po prostu raz na jakiś na czas znać, że trzymasz za nią kciuki i że to jest potrzebne. No ale oczywiście drugim aspektem wspierania kandydatek, no to jest oczywiście, jeśli jest taka możliwość, to zaangażowanie się w kampanię. Mamy dzisiaj 7 marca, wybory dokładnie za miesiąc. Miesiąc. Dokładnie tak. Nasza rozmowa będzie emitowana 14, więc będziemy mieć tydzień mniej. Tak. No to właśnie, no to tak czy inaczej 3 tygodnie, które będą bardzo, bardzo intensywne. Jeszcze pamiętajmy, że w trakcie są święta Wielkiej Nocy, więc to jest taki moment, kiedy też kampania się na chwilę zatrzyma. Więc jeżeli chcesz wesprzeć kandydatkę i masz takie możliwości, to warto być może wstąpić do sztabu. Być może warto powiedzieć, że jestem w stanie rozkleić ileś plakatów albo na moim osiedlu, na mojej klatce te ulotki czy jakieś inne informacje zostawić. Ja też myślę sobie, że jeżeli być może jesteś liderką albo liderem też jakiejś społeczności, ale sam nie kandydujesz, a wierzysz w daną kandydatkę, to zaproś ją tam i przedstaw ją. Nie? Że to jest taki moment, kiedy to ja Magda Tchórznicka, nie wiem, działając w jakiejś organizacji, w jakiejś przestrzeni, sama nie kandyduję, ale słuchajcie, jest dziewczyna, której ufam. Nie? Jakby pomoc kandydatce to jest pomoc budowania jej wizerunku i jej marki osobistej. Jakby ja sama swoją osobą, swoją wiarygodnością mogę powiedzieć, okej, ja jej ufam i dla kogoś to po prostu wystarczy. Takie proste rzeczy, jak naprawdę lajkowanie, udostępnianie, bo to pokazuje też... Komentowanie, tak. Ja myślę sobie, że my jako ludzie też trochę, może naturalnie, a może nie wiem, ale też idziemy za zwycięzcami, więc jak też widzimy, że ktoś ma dużo komentarzy, dużo polubień, jakby coś tam się dzieje wokół niego, to może jestem też gotowy za tym pójść, no bo może to jest, jak wiesz, ku sukcesowi. Sprawdzona droga. Ktoś... Tak, dokładnie tak. Więc chyba myślę sobie, że naprawdę czasem nie trzeba włożyć bardzo dużo energii w to, żeby wesprzeć jakąś kandydatkę w wyborach. Małe gesty mogą mieć naprawdę naprawdę znaczenie. Innym oczywiście kawałkiem w kontekście wspierania kandydatek jest pewnie też jakieś systemowe wspieranie. Tak, my jako Szkoła Liderów prowadzimy program, prowadzimy szkolenia, ale też nasze mentorki, czy też my same w fundacji jesteśmy otwarte na to, że czytamy, nie wiem, programy wyborcze, czy poprawiamy im jakieś rzeczy, czy radzimy, słuchaj, zmienić czcionkę, bo ta jest nieczytelna i seniorzy być może jej nie przeczytają. Nie, że to są takie drobne rzeczy. To są niesamowicie rzeczy. Tak. Wydawałoby się proste i takie łatwe do zmienienia, a kluczowe, bo właśnie ta czytelność ulotek, która się pojawia, dostępność, bardzo, bardzo ważne aspekty kampanii i dojścia do osób potencjalnie zainteresowanych.
twoją osobą. Tak, chciałam jeszcze zapytać. Jeden taki, taki jeden aspekt dotyczący wystąpień publicznych też, bo często w gminach teraz zaczynają pojawiać się propozycje wspólnych debat, na przykład kandydatów na wójtów czy na burmistrzów. To jest też taki moment, wystąpienia publiczne, nie tylko u kobiet, ale u nich moim zdaniem bardziej, mówiąc otwartym tekstem, to jest moment stresu. To znaczy, że jest jakaś debata, muszę się wypowiedzieć, ktoś to będzie nagrywał. To jest związane oczywiście znowu z tym, że ktoś mnie oceni i czy ja jestem znowu dostatecznie dobra i czy jestem dostatecznie przygotowana, inteligentna i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że jeżeli jesteś kandydatką i masz przed sobą debatę, to znajdź 2-3 osoby, z którymi być może to przegadasz, przygotujesz się, ale też po prostu idź i zrób to. Nie? Jakby nie, najgorsze, co można zrobić, to po prostu uciec przed takim wystąpieniem. Po prostu warto brać udział w debatach i być sobą. Jeśli mówisz w to, co wierzysz i twoje postulaty są związane z kompetencjami funkcji, na którą, po którą idziesz i masz za sobą ludzi, to to będzie dobre wystąpienie. Serca. Jednak. Tak, serca. Zwłaszcza w wyborach samorządowych ma to znaczenie, bo jest się bardzo blisko wspólnot lokalnych, prawda? Gdzie zna się ludzi. Magda, a gdzie dowiadywać się o kandydujących kobietach? Gdzie szukać informacji? Gdzie to sprawdzać? Jak się przygotować jako obywatelka i obywatel do wyborów samorządowych? Do każdych wyborów, ale akurat mówimy o wyborach samorządowych. Tak. Znowu powiem, to zależy, bo to zależy od jakby wielkości, bo też powiedziałeś coś takiego, że jest się bardzo blisko obywatela, znowu, w małych miejscowościach, nie? Faktycznie jeżeli mam małą miejscowość i możliwość jakby spotkania się i wiadomo jest, że wtedy kampania door to door jest najlepszą kampanią, bo chodzisz, spotykasz się i to jest jakiś określony teren. Z drugiej strony w Warszawie pewnie taka kampania, podejrzewam, że raczej miałaby małą skuteczność wynikającą z tego, że ten obszar mieszkańców, do których musisz dotrzeć, jest ogromny, więc zupełnie w inny sposób ją robisz. Pewnie bardziej będąc w miejscach, gdzie są ludzie, festyny, targowiska, coś tam, a do tego będąc w tej takiej sferze mediów społecznościowych. Więc znowu ta odpowiedź, gdzie szukać, też jest dla mnie taka, że z jednej strony pewnie w kontekście dużego miasta, no to warto jednak po pierwsze sprawdzić, kto jest moją kandydatką, kandydatem i listy są już prawie dostępne. W ogóle nie, w momencie, kiedy będzie publikacja, to listy będą już dostępne, no bo na pewno do 5 marca mieliśmy do godziny 16. Można miały być zamknięte listy, prawda? Tak. Kandydatek i kandydatów do rad, a jeszcze teraz dopinają się burmistrzowie, prezydenci, żeby już się wszystko pokazało. Wszystkie dane są przede wszystkim na stronie PKW, tak? Czyli Państwowej Komisji Wyborczej. Klika się PKW, można sobie sprawdzić dokładnie na mapie moją miejscowość, mój obszar, mój okręg i tam zobaczyć w ogóle kto kandyduje. To jest jedna rzecz. No po drugie prawdopodobnie można sobie popatrzeć po okolicy, gdzie już ktoś się, wiesz, rozwiesił. Ktoś wisi, jego twarz już... Trudny temat, trudny temat przestrzeni publicznej. Chyba go nie chcę tutaj otwierać dzisiaj z tobą, ale może przyjdzie taki czas i taka rozmówczyni, z którą o tym porozmawiamy. Dla mnie osobiście bardzo trudna sytuacja i taką jakąś niesprawiedliwość zawsze odczuwam, kiedy przychodzi czas wyborów. Ale, czyli wchodzimy sobie na stronę, patrzymy na obszar, w którym mieszkamy, aż od ogółu do szczegółu. Tak, dokładnie I czytamy. Tak.
I oczywiście tam mamy po prostu imię i nazwisko, tam wiek kandydata, kandydatki, z jakiej opcji czy z jakiego komitetu startuje. No drugą kwestią jest w ogóle poszukanie informacji na temat tych kandydatów i kandydatek. Po pierwsze, wszystkie komitety muszą mieć swoją stronę internetową. Za stronę internetową uznawana jest również strona na Facebooku, więc warto tam wejść, po prostu zobaczyć, nie, kim oni są, co oni mówią. Większość teraz tych kandydatów i kandydatek są też otwarci na komunikowanie się, więc może warto zadać jakieś pytanie, być może zobaczyć, czy gdzieś jest jakaś debata, żeby posłuchać. Mm-hmm. Tak, dokładnie tak, więc pamiętajmy też, że to są wybory, w których samorządowe, w których my wybieramy też dosyć dużo osób, no bo po pierwsze wybieramy włodarza naszej miejscowości, tak? Czyli prezydenta, burmistrza, burmistrzynię, wójta. Po drugie wybieramy radnych do rady miejskiej, tak? Czy gminy. Po trzecie wybieramy radnych powiatowych, tak? Bo jeszcze mamy w Polsce tak. cały czas powiaty. A po czwarte jeszcze mamy sejmiki, tak? Więc wybieramy radnych i radne sejmikowe. Więc to są dosyć duże wybory na wielu szczeblach. Tak, oczywiście. Więc i jeszcze ważne pewnie jest to, że w wyborach parlamentarnych ta pierwsza decyzja być może jest jakoś łatwiejsza dla ludzi, na jaką opcję zagłosuję. To znaczy idę do Prawa i Sprawiedliwości, czy na Lewicę, czy na Koalicję Obywatelską, czy tam PSL, Trzecią Drogę itd., itd. W wyborach samorządowych to jest trochę bardziej zaciemnione, w sensie, że w wielu miejscowościach jakby prezydenci, burmistrzowie wiedzą, że może nie opłaca mi się kandydować z opcji politycznej, no bo ona ma jakieś kolory, nie? Jakieś emocje wzbudza. Więc bardzo dużo komitetów jest po prostu lokalnymi komitetami, nie? Imienia na przykład danej prezydentki. Więc no tutaj warto też się poorientować być może, z kim sympatyzują, a z kim nie. No jakby dużo ważnych decyzji. Bardzo dużo, bardzo dużo, dużo do czytania, dlatego rozmawiamy miesiąc wcześniej, bo niestety tak jakoś jest, co nas pewnie znowu by odwoływało do edukacji politycznej i obywatelskiej po prostu, że decyzje podejmujemy w momencie, kiedy ten długopis bierzemy do ręki. I to też nie jest dobre dla tych wyborów. Znaczy jest dobre, kiedy wiemy, bo jesteśmy zaangażowane, zorientowane, jesteśmy zanurzone w temacie politycznym, ale przecież nie wszyscy muszą być i tak jest, że nie są. No i wtedy, jeśli podejmujemy decyzję zupełnie spontaniczną, no to ta przypadkowość przenosi się później na liczby właśnie reprezentacji kobiet i różnych innych grup. Tak, i na pewno będzie tak, że w tych wyborach również będą takie osoby, które w ostatnim momencie zadzwonią do ciebie być może i zapytają się: Kasia, słuchaj, na kogo warto zagłosować? Bo jakby do tej pory niezbytnio się tym interesowały. Ja, tak, ja kompletnie nie wiem, weź mi powiedz. Mhm. Tak, ty tam dokładnie tak. Gadasz z tymi różnymi osobami, coś wiesz może. Tak, tak. Jakieś przecieki, kto ma szansę. No jakby ja na pewno mam tak, że od lat naprawdę podejmuję decyzję, że głosuję na jakąś kobietę, że głosuję na kobiety. To jest dla mnie ważne osobiście, jako dla mnie, dla Magdy Tchórzyńskiej, jakby dokładanie się do tego. Zważywszy, że w samych wyborach samorządowych, podobnie jak w parlamentarnych, ta reprezentacja kobiet jest nadal niska. Znaczy teraz wprowadziliśmy kwoty, te 35% na listach, natomiast po wyborach w 2018 roku, mimo kwot 35%, czyli że musisz mieć tyle kobiet na liście, wśród radnych mamy 30%,
wśród kwoty wprowadziliśmy w 2011 roku. No właśnie, 11. Tak, prawda? A nadal nie przekłada się to i to jest 35%, a nie 50%. Tak, 35% na liście, natomiast jakby już po wyborach licząc, to jest 30% radnych gminnych i miejskich. W władzy wykonawczej to wygląda jeszcze słabiej. To znaczy my mamy w tej chwili na poziomie procentów wójtów, burmistrzów, prezydentów tylko 12% kobiet. Tak. Strasznie smutna my jest ta liczba. My mamy z tego co pamiętam, my w Polsce mamy 107 miast, które zarządzane są przez prezydenta bądź prezydentkę. Tylko w 12 są kobiety. Na 107. 12 kobiet jest prezydentkami. No dlatego być może to jest ten taki kawałek, który powoduje, że ja wiem, że na pewno w tych wyborach zagłosuję na kobietę. Natomiast ja je sobie najpierw, wiesz, obejrzę na PKW, pewnie poszukam, sprawdzę. Też lubię to robić, nie? Więc można sobie tam taką małą przyjemność sprawić, oglądając kandydatki i kandydatów. Mhm. Tak, i też głosuję zawsze na kobiety, to jest to dla mnie jakoś bardzo, bardzo ważne, bo to jest ten głos obywatelski i słowo, które mogłoby być w tytule naszej rozmowy, naszego spotkania, czyli reprezentacja, proporcjonalna reprezentacja kobiet w rządzie. Która ma znaczenie, bo mówiłaś o tym, Magda, że decyzje, które podejmują osoby, które podejmują je za nas ostatecznie, no to nie mogą być przypadkowe osoby. To jednak ma znaczenie, czy kto wypowiada się w sprawach kobiet na przykład. Nie, mówimy o rzeczach oczywistych, ale musimy o nich cały czas mówić głośno, bo one się po prostu nadal nie dzieją i będziemy tak długo o nich mówić, nawet jeśli wydają się oczywiste, aż przekroczymy magiczny próg 30%, a nawet i więcej. I ta sytuacja, o której opowiadałaś, że jeden burmistrz nie ma odpowiednio dużo mężczyzn, jest znakiem zmiany, ale dla mnie też jest taką sytuacją, że w tej sytuacji łatwo zrozumieć, co w jakiej sytuacji były przez lata kobiety. I po prostu nie chcemy ani takiej, ani takiej. Chcemy równość. Tak, ja już nie chcę oczywiście wkładać kolejnego wątku, natomiast wiesz, my jeszcze przed wyborami samorządowymi, jak były tworzone listy, mieliśmy dużo też takich telefonów od mężczyzn, którzy wiedzą, że muszą mieć 35%, mówią, że dzwonią do różnych kobiet i one nie chcą wejść na listę. Nie? Rozumiem jakby ich wyzwanie, moją odpowiedzią raczej w ich stronę jest to okej, jakby teraz musisz szukać, natomiast w następnej kadencji jakby zaczniesz szukać wcześniej, to znaczy dla wielu kobiet decyzja o kandydowaniu to nie jest decyzja dzwonisz na miesiąc przed wyborami i czy wejdziesz na listę. Jakby tak. Jeżeli wiemy, że a jak tylko wygramy wybory, to wiemy, że następne są za 5 lat i że trzeba będzie mieć tam 35% kobiet. To zacznijmy z nimi jakby pracować, rozmawiać wcześniej. Dzisiaj, biorąc pod uwagę, że po prostu też społecznie dzisiaj nadal my różne obowiązki, jakby oczywiście rodziny są coraz bardziej partnerskie i widzimy tą zmianę. I ona dzieje się dzięki też temu, że mężczyźni chcą uczestniczyć, czy jest taka grupa mężczyzn, która chce uczestniczyć w tej zmianie opiekowania się dziećmi, wybrania odpowiedzialności itd., itd. Natomiast mimo wszystko, nawet biologicznie, no po prostu kobiety są bardziej obciążone tymi wyzwaniami. Więc jeżeli, mówiąc wprost jakby do mężczyzn, jeśli chcecie mieć te kobiety w przyszłości na listach, to pracujcie z nimi wcześniej. Te wybory, wiemy, że następne te będą w kwietniu, a następne będą za 5 lat. Nie? Jakby tak, to już jest tak. Ten moment, kiedy warto myśleć, okej, z kim, kogo warto zaangażować społecznie, politycznie w mojej gminie, mieście,
i w przyszłości jakby razem zarządzać tym miastem. Bardzo dobrze, że wrzuciłaś ten wątek, bo wydaje się bardzo ważne budowania wspólnot, czyli zatoczyłyśmy piękne koło od twojego też bardzo ciekawego i takiego wzmacniającego ludzi kawałka zawodowego, czyli trenerskiego i całej twojej działalności związanej ze Szkołą Liderów. Budujmy wspólnoty, które są silne swoim wsparciem innych, prawda? I takie też przywództwo budujmy, promujmy jako obywatelki i obywatele. A najlepsza okazja będzie 7 kwietnia. Przygotujmy się też do tego. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby sprawdzić, kto w okolicy kandyduje, kogo możemy wybrać. To wszystko jest dostępne. Magdo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wszystkim osobom, które mierzą się ze swoim przywództwem, liderstwem, chcą się z tym sprawdzić, zapraszamy na stronę Szkoły Liderów do odpowiednich programów. Co roku programy startują. Słyszymy też, że Magda wraz z zespołem po prostu służą też swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza w tym gorącym czasie kampanii przed wyborami samorządowymi. Magdo, czy chcesz coś jeszcze dodać? Coś przyszło do głowy, jakaś myśl niewypowiedziana, a warto ją jednak wypowiedzieć? Wiesz co, chyba nie. Ja myślę sobie, że znaczy jest mi bardzo blisko do tego, co powiedziałaś. Naprawdę silne, jakby ja wierzę w to, że jakby siła, to zabrzmi patetycznie, ale że naprawdę siła tego kraju zależy od tego, jak silne mamy społeczeństwo, jak bardzo ono jest różnorodne i jak bardzo wiele grup ma wpływ na to, co się dzieje. I ja naprawdę wierzę, że wspólnota jest możliwa i oczywiście my nie będziemy zawsze mieć tego samego zdania, ale chodzi o to, żeby w tej różnorodności móc się spotkać, jakby zobaczyć, co nas łączy, a być może zobaczyć, co nas dzieli, w kulturalnych warunkach spisać protokół rozbieżności, jakby móc dalej pracować i rozmawiać ze sobą. Niestety, ale jakby walka i szczucie się nawzajem ostatecznie dla nas, jako dla obywatelek i obywateli, nie przynosi korzyści. To jest mianownikiem Szkoły Liderów od 30 lat. Jakby my zapraszamy różnych ludzi, żeby poznali się na poziomie swoich poglądów, na poziomie swoich wartości. Najpierw poznali się jako ludzie, a dopiero później rozmawiali o tych strategiach wielkich i celach. Żal kończyć, bo miałabym tu jeszcze kilka pytań, ale zostawmy je na przyszłe nasze rozmowy. Liczę na to, że spotkamy się jeszcze w takiej rozmowie, być może podsumowującej wybory samorządowe i z takim oglądem społecznym. Dziękuję Ci, Magdo. Moją rozmówczynią była Magdalena Tchórznicka, prezeska Fundacji Szkoła Liderów. A to był 9 odcinek podcastu Poza Nurtem. Co 2 tygodnie spotykamy się, aby rozmawiać, jak wzmacniać kobiety. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.